prymas Glemb obiecywał, że nigdy katecheci nie będą pobierali, księża, przepraszam, nie będą pobierali pieniędzy za nauczanie religii w szkołach. Konkordat jest de facto sprzeczny z zapisem konstytucji, który mówi o równouprawieniu wszystkich kościołów. Wyklucza również ingerencję władz świeckich, na przykład kuratorium, w program nauczania na katechezie. Także rodzi się wiele różnych rozbieżności, no choćby kwestia nauczania na katechezie ewolucji i kwestia nauczania Kościoła, czyli stworzenia w ciągu 6 dni ziemi, kreacjonizm i cała masa innych sprzecznych poglądów. Doraźnie jest również łamany konkordat, no, nagminnie, podam kilka przykładów. Klauzura sumienia dla lekarzy i farmaceutów. Kościół domagał się, no, głosami swoich posłów wprowadzenia takiej klauzuli dla lekarzy i farmaceutów, którzy mieli nie sprzedawać środków antykoncepcyjnych. Jan Paweł II apelował do sędziów, aby nie orzekali rozwodów. Dzisiaj to jeszcze możemy powiedzieć, bo za kilka dni to już będzie przestępstwo. Będzie obraza świętego. W 2012 roku Konferencja Episkopatu Polski zażądała od prezesa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji natychmiastowego przyznania Radiu Maryja miejsca na multipleksie. To kolejna ingerencja Kościoła w sprawy państwa. Również w 2012 roku w Częstochowie biskup Pacyfik Dydycz wezwał do rozwiązania, cytuję, do rozwiązania Sejmu z powodu niewykonywania przez niego kontroli nad rządem. Następna sprawa to praktyka postępowania Radia Maryja, które oficjalnie popierane przez Konferencję Episkopatu dowolnie wspiera wybrane przez siebie partie polityczne, co jest jawną ingerencją w politykę. I ostatnia rzecz, którą wynotowałem, Kościół wspiera ze wzajemnością oczywiście Związek Zawodowy Solidarność, który jest mu bliski ideowo z powodu klerykalizmu władz związkowych. No, można konkordat wypowiedzieć. Profesor Wojciech Góralczyk w podręczniku prawa międzynarodowego napisał, że zgodnie z konwencją wiedeńską istotne naruszenie traktatu dwustronnego przez jedną ze stron upoważnia drugą stronę do powołania tego naruszenia jako podstawy wygaśnięcia traktatu bądź zawieszenia jego działania w całości lub w części. Odwiedziłem między innymi słynny w cudzysłowie, z jak najgorszej strony znany ośrodek o sierociniec opieki nad dziećmi porzuconymi przez siostry Boromeuszki i słynną już panią dyrektor siostrę Bernardetę, która, jak państwo doskonale wiecie, została skazana 3 lata temu na 2 lata więzienia za dopuszczanie czynów pedofilskich, przemoc fizyczną, molestowanie, gwałty i znęcanie się nad dziećmi przez prawie 30 lat. Mimo tego, że wyrok był bardzo łagodny, bo tylko 2 lata więzienia za 30 lat katowni, to siostra do tej pory nie odbyła tej kary. Pod różnymi pretekstami skutecznie unika odsiedzenia tego krótkiego wyroku. Zwróciłem się z interpelacją do ministra Biernackiego i do Krajowej Rady Sądowniczej z zapytaniem, czy osoby, przestępcy w habitach i w sutannach mają jakieś szczególne prawa w Polsce, że mogą tyle lat nie odpadać za już prawomocnie ustalone przestępstwa. Do tej pory oczywiście nie dostałem odpowiedzi, ona pewnie będzie, ale tak czy inaczej to wszystko nas o tyle zaniepokoiło, że pojawiły się w tym czasie, jeszcze przed odpowiedziami Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Rady Sądowniczej, wypowiedzi kuratora oświaty w Katowicach oraz same wypowiedzi pani ministry Kluzik-Rostkowskiej, że właśnie nie ma podstaw do wszczęcia kontroli. Więcej, że ona może wprawdzie przeprowadzić kontrolę, ona nie ma co najwyżej, ale nie ma żadnej możliwości egzekwowania tej kontroli. Czy bicie i gwałcenie dzieci, czy poprawność międzypaństwa i honorowanie umowy międzynarodowej, jaką jest konkordat. Żeby całej sprawie dodać, że tak powiem, tragicznego wymiaru, właśnie tydzień temu został zatrzymany jeden z wychowanków tego sierocińca, który przyznał się do tego, że zgwałcił 30 kobiet. Jak sam o sobie mówił, był wykorzystywany seksualnie, molestowany, także w kontekście pedofilskim przez całe lata.
Można powiedzieć, że ta katownia, która miała miejsce w Zabrzu, produkowała po prostu przestępców. Takich ośrodków i obiektów jest bardzo dużo. Wiemy, że w Kościele katolickim jest 4 razy więcej pedofilii niż w polskim społeczeństwie. Takie są statystyki. Ryzyko pedofilskiej po prostu aktywności w trakcie także lekcji religii jest ogromne. I państwo musi przywrócić kontrolę, sprawdzić, czy ci księża, te katechetki, czy ci katecheci są w odpowiedni sposób przygotowani pod względem psychologicznym, merytorycznym, czy są nadzorowani, czy przechodzą testy sprawdzające ich predyspozycje psychoosobowościowe. No, tego między innymi oczekujemy. Są podstawy formalne i prawne do rozwiązania konkordatu. Zobaczymy, jakie będą odpowiedzi ministra sprawiedliwości Biernackiego i później Krajowej Rady Sądowniczej i w ogóle innych osób w tej sprawie, jak potoczą się i zakończą kontrolę, jakie jeszcze fakty wyjdą z wyniku zatrzymania i przesłuchiwania tego wychowanka w Zabrzu. I ostatecznie wtedy, być może jeszcze w maju, ale na pewno w tym roku, podejmiemy decyzję dotyczącą dalszego postępowania w tej sprawie. Jak państwo wiecie, kwestia osłony formalnej tak się przedstawia, że wniosek musi złożyć Rada Ministrów. Nie może tego złożyć ani klub parlamentarny, ani grupa posłów, ani żadna inna instytucja. Więc my możemy apelować do Rady Ministrów o rozwiązanie konkordatu, zbierać podpisy pod takim apelem publicznym lub też na bazie tych przypadków złamania tejże umowy próbować, co jest na razie z dużym znakiem zapytania, drogą sądową uznać nieistnienie tego aktu, znaczy nieobowiązywanie, na zerwanie tego aktu przez jedną stronę poprzez te liczne przypadki, które pan tutaj Roman Kotliński przed chwilą wymienił.